Finał. Finał 60 metrów. Elektryczność czujemy w powietrzu. Statyczną na razie elektryczność, ale potem ona się przemieni w taką dynamikę. Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Marika Popowicz-Drapała. To są te trzy najbardziej znakomite nazwiska. Naturalnie Ewa Swoboda to najznakomitsza na świecie w tym roku, ale przedstawmy je kolejno. Alicja Struzik, AZS AWF Kraków 7.40, Adriana Gąsior, AZS AWF Wrocław 7.34, Ewa Swoboda 7.00, 10. wynik w historii światowej lekkiej atletyki, liderka światowych tabel. Pia Skrzyszowska 7.14, w eliminacjach 7.18, Ewa Swoboda 7.09, Marika Popowicz-Drapała 7.20, tor 5, Magda Stefanowicz za chwilę na torze 6. Z AZS AWF Katowice, Paulina Paluch, AZS AWF Warszawa 7.33 w tym sezonie i Nikola Chorowska 7.32. Kto wie, może Nikola tutaj powalczyć, ona, Paulina Paluch albo Adriana Gąsior też o medal brązowy. No, nikomu nie odbieramy szans. Ewa Swoboda w swojej klasie, najwyższej klasie. Pia Skrzyszowska w bardzo wysokiej lidze. Drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki to 7.14. Ewa tor trzeci, Pia tor czwarty. Wyszła jak z katapulty i ruszyła jak kiedyś, nie chcę powiedzieć Ben Johnson, ale to wygląda 7-0-0, ale może będzie korekta, może jednak będzie korekta o 1/100, no może tym razem, proszę Państwa. Pia też tam świetnie, za chwilę to zanalizujemy, czy będzie korekta o 1/100. 6,99! To jest rekord polski i jest 9. wynik w historii lekkiej atletyki. Ewa zostaje 9. zawodniczką w historii, która łamie 7 sekund. Ależ to był bieg. Pia Skrzyszowska 7,12. Trzecia tam przekraczała linię mety chyba Marika Popowicz. Zaraz zobaczymy. Ale Ewa Swoboda. Rodzice Ewy. A Iwona Krupa też gdzieś, na pewno blisko. Gdzieś jest, na pewno. Wielkie gratulacje dla tego duetu. 6,99. Ale wystartowała idealnie. Zareagowała idealnie i pobiegła idealnie. No ale 6,99, żeby biegać, to trzeba biegać idealnie po prostu. Reakcja wyśmienita, nisko od samego początku. Zobacz, jak samolot wystartowała, mocna praca ramion. I teraz ten rytm taki, który zauważyliśmy w tym roku. Taka powtarzalność każdego kroku. Praca ramion idealnie zgrana. No używam tego słowa idealnie, bo brakuje mi po prostu słów. I nie wiem, jakich tutaj epitetów używać. Bo jak się biega 6,99, to trzeba być po prostu idealnym. Ależ niespodzianka. No, proszę zobaczyć, no, no. Pia biegła wspaniale na 7.12. Zostawiła pozostałe rywalki daleko, a jednak do Ewy właściwie, no to jeszcze była ta jedna klasa, te 12,13 sekundy różnicy. Ależ to był bieg, ależ dzisiaj mamy wyniki. Trzecia, Marika Popowicz-Drapała, 7.28, wyrównuje najlepszy w tym roku swój rezultat. No ale te dwa wyniki, no 6.99 Ewy Swobody i wiesz co, to fatum takie miernicze, tak to nazwę, polskie, nie istnieje. Od Mariana Waronina zaczynające, tak, się Marian, zostało 10, zakończone. Zostało zakończone.
No pięknie to Ewa zrobiła raz jeszcze, ale wystartowała fantastycznie. Zobacz, wszystko w linii, po prostu jakby miała taką prostą kreskę po środku toru wyznaczoną i idealnie po tej kresce przemknęła całą 60. Bieg wzorowy, bieg po prostu fantastyczny. Genialny. Idealny. Swobodny. Swobodny. Wspaniały. Jeszcze poproszę. Doskonały, perfekcyjny, błyskotliwy start, po prostu błyskawiczny. No proszę Państwa, proszę jeszcze poszukać synonimów, bo nam skończyła się skala. Państwo przed telewizorami są swobodni i mogą swobodniej wymyślać. Gratuluję i Marek Plawgo i inni. Lech Leszczyński.